kompaktowa, sprawdzona i wytrzymała latarka jest świetnym uzupełnieniem praktycznie każdego zestawu EDC. Dziś w spetshop.pl zaprezentuję Wam cztery modele latarek od renomowanej firmy Olight. Opowiem Wam o wyglądzie oraz cechach technicznych tego sprzętu, a w drugiej części materiału przetestujemy je w warunkach nocnych. Ja mam na imię Mateusz i serdecznie Was zapraszam do materiału spetshop.pl. Rozpoczniemy od naprawdę kompaktowej latarki. Przedstawiamy latarkę LED Olight Perun Mini. Uniwersalna latarka kątowa, przystosowana do użytkowania jako podręczne źródło światła. Jej niewielkie kształty oraz antypoślizgowa wytrzymała obudowa, wykonana z aluminium lotniczego, daje nam spory komfort w transporcie oraz użytkowaniu tego sprzętu. Waga 52 gramów oraz 6 cm długości sprawiają, że model ten z łatwością pomieści się w kieszeni, skrytce samochodu czy przegródce plecaka. Uszczelniona konstrukcja posiada klasę wodoodporności IPX8, dzięki czemu można ją bezpiecznie używać podczas deszczu. Jest także odporna na krótkie zanurzenia w wodzie. Ciekawym patentem jest mocny magnes umieszczony u podstawy, który pozwala na zaczepienie latarki przy metalowych częściach, takich jak na przykład pokrywa silnika samochodu. Dodatkowym atutem tej latarki kątowej jest możliwość przenoszenia jej na kamizelce taktycznej lub czapce, dzięki dołączonej w zestawie specjalnej naszywce połączonej z montażem do latarki. Możliwość pracy latarki w dwóch trybach świecenia od 2 do 1000 lumenów. Ładowanie za pomocą portu USB, deklarowana długość wiązki światła do 100 metrów oraz wspomniane małe wymiary czynią z tego modelu naprawdę solidny punkt oferty latarek z petshop.pl. Drugim modelem latarki, który Wam dziś pokażemy, jest S2R Baton generacja druga. 5 trybów świecenia, w tym tryb low, w którym latarka może świecić nawet do 100 godzin oraz tryb turbo, który generuje 1150 lumenów i pozwala na swobodne przemieszczanie się w nocy po trudnym i nieznanym terenie. Zasilana jest wydajnym akumulatorem o pojemności 3200 mAh i ładowanym za pomocą USB. Konstrukcja latarki została uszczelniona O-ringiem i posiada klasę wodoodporności. Może być całkowicie zanurzona w wodzie na głębokość do 2 metrów. Wyposażona w metalowy, dwustronny klips, umożliwiający bezpiecznie przenoszenie jej przypiętej do brzegu kieszeni. Można ją również przyczepić do metalowych części, regałów, rurek, dzięki mocnemu magnesowi w podstawie latarki, podobnym jak w poprzednim modelu. Waga 96 gramów, wysokość 10 cm. OK, przechodzimy dalej. Przedstawiamy Wam latarkę LED Warrior Mini 2, która została wyposażona w diodę High Performance. Wytrzymała konstrukcja latarki sprawdzi się w ciężkich warunkach. Wielkość latarki umożliwia przenoszenie jej w podręcznej nerce lub plecaku wojskowym. Oświetli otoczenie podczas kempingu, pracy czy na spacerze z psem. Latarka Warrior Mini posiada 5 trybów świecenia. W stopniu świecenia low daje nam łagodne światło przez około 164 godziny, dzięki czemu można długo korzystać z podstawowego oświetlenia. Najmocniejszy tryb pracy turbo o mocy do 1750 lumenów pozwoli oświetlić drogę na dystansie około 220 metrów. Takie niesamowite osiągi pracy diody możliwe są dzięki specjalistycznemu akumulatorowi o pojemności 3500 mAh, ładowanego przez gniazdo USB. Magnes u podstawy, wysoka klasa wodoodporności oraz specjalistyczna energooszczędna dioda LED powodują, że jest to bardzo solidny wybór. Na koniec naszego zestawienia zostawiliśmy najmocniejszą prezentowaną dziś latarkę. Przedstawiamy model Warrior X Pro. Co właśnie trzymam w ręku? Świetny sprzęt, którego sercem jest zaawansowana elektronika sterująca poborem prądu kierowanego na diodę LED. Sama dioda pozwala na zasięg skuteczny wynoszący do 600 metrów. Do wyboru mamy dwa tryby pracy, a wspomniana wcześniej elektronika pozwala na to, by latarka świeciła w wybranym trybie z tą samą mocą, aż do całkowitego wyczerpania akumulatora. Przed przegrzaniem diody w trybie najwyższym, czyli tam, gdzie dysponujemy mocą 2100 lumenów,
chroni elektroniczny system, który po 2 minutach zmniejsza natężenie prądu i stabilizuje światło na poziomie 1000 lumenów. Akumulator o pojemności 5000 mAh charakteryzuje się stabilnym działaniem w szerokim zakresie temperatur, nie wskazując też tendencji do samorozładowania, co czyni go idealnym wyborem w latarce do zastosowań wojskowych, policyjnych, ratowniczych i survivalowych. O niskim stanie naładowania akumulatora latarka informuje poprzez powtarzające się wibracje. Głowica latarki chroniona jest stalową koroną, a szybkę osłaniającą diodem wykonano z materiału odpornego na upadki i nagłe zmiany temperatur. W zestawie otrzymujemy solidnie wykonaną kaburę, a samą latarkę możemy pewnie umiejscowić na przykład w kieszeni dzięki elastycznemu klipsowi. Dajcie znać w komentarzu, który model Wy wybierzecie. Każdy z omawianych dziś produktów znajdziecie na www.specshop.pl, gdzie serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.